Czy warto rozmawiać z lekarzem? Tak, warto. I to z każdym, ale najważniejsze rozmowy to rozmowy z waszym lekarzem rodzinnym. Dlaczego? Dlatego, że ten lekarz powinien znać Was najlepiej. O właściwym komunikowaniu się na linii pacjent-lekarz będę dziś rozmawiała z doktor nauk medycznych Justyną Tmińską, która jest lekarzem rodzinnym, pediatrą, ale także specjalizuje się w komunikacji między pacjentami i lekarzami. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu Po pierwsze pacjent. Cześć, Monika Rechtan, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po pierwsze, pacjent. O tym, że rozmowa z lekarzem jest bardzo ważna, wiemy wszyscy, ponieważ ta rozmowa pozwala nam dowiedzieć się więcej o naszym zdrowiu, ale pozwala nam także być bardziej wyedukowanym pacjentem. A bardziej wyedukowany pacjent to pacjent, którego łatwiej się leczy. I dziś właśnie o rozmowach z lekarzami, o komunikacji na linii pacjent-lekarz, będę rozmawiać z doktor nauk medycznych Justyną Tymińską. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Za zaproszenie. Pani doktor jest specjalistką w dziedzinie medycyny rodzinnej. Prowadzi także zajęcia ze studentami dotyczące komunikacji właśnie na linii pacjent-lekarz i w tej komunikacji się głównie specjalizuje. Zgadza się? Tak. Myślę, że właśnie praca lekarza rodzinnego spowodowała taką potrzebę specjalizacji w komunikacji, ponieważ jeżeli mamy 15 minut na pacjenta i musimy zdiagnozować go, wytłumaczyć, w jaki sposób powinien się leczyć, to właśnie jest takie pole, które. Wymaga dobrej komunikacji. No tak, jasne. I tutaj też bardzo ważne jest to, żeby nie tylko lekarze starali się dobrze komunikować, ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby pacjenci potrafili odpowiadać na pytania lekarza w taki sposób, żeby te informacje dla lekarza były przydatne, prawda? Jak najbardziej pełna zgoda. Problem polega na tym, czy lekarz jest na tyle otwarty, że pacjentom łatwo mówić o swoim zdrowiu, bo też czasami pacjenci wstydzą się poruszać pewnych tematów, wtedy kiedy napotkają na lekarza. Lekarza, który no, nie okazuje dla nich zrozumienia czy empatii. Zapytam, co w takiej sytuacji zrobić, kiedy siadamy przed lekarzem i czujemy, no, że ta rozmowa nam się nie bardzo klei, że nie bardzo potrafimy się przed tym lekarzem otworzyć. Co w takiej sytuacji? Czy faktycznie próbować jakoś ten kontakt nawiązać, czy wybrać się do innego specjalisty? Wydaje mi się, że pacjenci różnie sobie z tym radzą. Jedni zaczynają i coraz więcej jest takich pacjentów, walczyć troszkę o swoje prawa, mówić o swoich emocjach, że czują się niezrozumieni i Chcieliby e, inaczej w, porozmawiać na temat swojego problemu. Ci bardziej zamknięci z kolei często nie powiedzą nam, że źle się czuli w naszym gabinecie. I rzeczywiście to, co pani powiedziała, pójdą do innego specjalisty. Jeszcze kilka lat temu, y, myślę, że wielu pacjentów o lekarzu rodzinnym myślało w taki sposób, że to jest taki lekarz, do którego się idzie po receptę i skierowanie. I w sumie tyle. No on sam nie bardzo wie, jak ma mnie leczyć, dlatego wysyła mnie do kardiologa, pulmonologa, innego specjalisty. Też było takie brzydkie określenie, że to jest po prostu długopis, który wypisuje różne, tak jak powiedziałam, recepty i skierowania. Jak pani doktor dzisiaj patrzy na pozycję lekarzy rodzinnych w tym całym systemie opieki zdrowotnej? Z pewnością byliśmy traktowani trochę z przymrużeniem oka. Przez pacjentów może mniej, bardziej myślę, przez lekarzy innej specjalności i też w systemie ta nasza pozycja rzeczywiście nie była taka silna. Zmieniło się to za. Sprawą wprowadzenia opieki koordynowanej, czyli takiego programu, który pozwolił nam lekarzom na większą samodzielność. Wprowadzone zostały ścieżki diabetologiczna, kardiologiczna, które pozwalają nam kierować pacjentów na te badania, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla specjalistów. No i przez to my możemy w systemie takim podstawowej opieki zdrowotnej lepiej zająć się pacjentami. To ma bardzo pozytywny wpływ na pacjentów, dlatego że wtedy, kiedy zaopiekujemy się dobrze pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej do specjalistów z innych dziedzin wysyłamy wtedy, kiedy rzeczywiście pacjenci już tego wymagają. O tej opiece koordynowanej my w naszym programie mówiliśmy już bardzo wiele, ale myślę, że za każdym razem warto pacjentom przypominać, że jest już część placówek w naszym kraju, która realizuje tę opiekę koordynowaną i tych placówek wcale nie jest mało, bo z tego, co ja pamiętam, to były dane, że ponad 30% już przystąpiło do opieki koordynowanej. Czy, to się, czy te dane się zmieniły? Czy tych placówek jest teraz jeszcze więcej? Myślę, że coraz więcej placówek dołącza. Ja nie mam akurat danych takich najbardziej aktualnych, ale prowadzone są przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej takie szeroko zakrojone szkolenia, kursy i jak najwięcej lekarzy zaczyna interesować się tym i wprowadzać tę opiekę koordynowaną do swoich placówek. I to cieszy. No tak, ale właśnie, z perspektywy pacjenta, pacjent by pewnie chciał się po pierwsze dowiedzieć, czy jego placówka, ta, która ma w swojej miejscowości, powiedzmy ma trzy, czy któraś z nich tą opiekę koordynowaną prowadzi. I też chciałby się dowiedzieć, jakie on takie realne korzyści uzyskuje, kiedy na przykład pani doktor patrzy na swoich pacjentów i na przykład może powiedzieć, że e, zanim weszła opieka koordynowana, czyli powiedzmy te trzy lata temu, pacjent diabetologiczny e, no, czekał bardzo długo na to, na to, na to, a dziś to już wygląda inaczej. Czy możemy na takim przykładzie? Tak, no możemy konsultować tego pacjenta z innymi specjalistami, mamy taką ułatwioną ścieżkę, możemy konsultować, rozmawiać ze specjalistami na dany temat, jest większa, więcej czasu na edukację tego pacjenta, możemy lepiej nadzorować, to w jaki sposób on czy przyjmuje leki i czy ta cukrzyca jest kontrolowana. W związku z tym mamy lepszą opiekę. To jest coś, co kiedyś myśmy robili trochę tak jakby ręcznie i kosztowało nas to dużo wysiłku, teraz jest to dużo prostsze. I też na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, albo też na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można sobie sprawdzić informacje dotyczące opieki koordynowanej, też miejsc, w których ona jest realizowana, ścieżek pacjentów, tam te wszystkie informacje są dla pacjentów dostępne są to rzetelne informacje napisane przez ekspertów. Tak, prawda? i warto do nich sięgać. Więc serdecznie Państwa zachęcamy, strona Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, tam dużo materiałów edukacyjnych, tam jest też Zakładka i dla lekarza, i dla pacjenta, więc można sobie z tych materiałów skorzystać. Ja na początku powiedziałam, że bardzo ważna jest rozmowa z lekarzem. Pani doktor powiedziała, że na jednego pacjenta często lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz rodzinny ma 15 minut. To niewiele. Czy w takim czasie da się w ogóle porozmawiać z chorym tak, żeby on był wyedukowany, a żeby lekarz uzyskał wszystkie informacje do prowadzenia postępowania diagnostycznego, do prowadzenia leczenia? Tak, to jest możliwe, ale trzeba zastosować umiejętności komunikacyjne. Aktywne słuchanie, czyli wysłuchać tego, o czym mówi pacjent, i badania naukowe wykazują, że jeżeli pozwolimy pacjentowi tak luźno mówić, nie przerywając mu, co jest bardzo trudne, im dłużej pracujemy w zawodzie, tym bardziej jesteśmy kompetentni i już wiemy po kilku pierwszych zdaniach, co dolega pacjentowi, tak przynajmniej czasami nam się wydaje. W związku z tym, jeżeli nie przerwiemy pacjentowi, to on jest w stanie w ciągu jednej minuty i 76 sekund powiedzieć nam, na czym polega jego problem. Czyli typu... W związku z tym dokładnie czas, czas wcale nie jest tutaj naszym wrogiem. I w momencie kiedy dowiemy się, co pacjentowi dolega, potem zostaje nam badanie przedmiotowe, a następnie wytłumaczenie pacjentowi, co należy zrobić. I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić w 15 minut. A ze strony pacjenta, co powinno zostać komunikowane lekarzowi, na co pacjent powinien zwrócić uwagę, żeby ten lekarz miał też komplet informacji o chorym i żeby mógł bezpiecznie przede wszystkim, ale też skutecznie tego pacjenta leczyć. Myślę, że przede wszystkim ważne, żeby pacjenci przygotowywali się przed wizytą, to znaczy chodzi mi o takie zastanowienie się troszkę, w jaki sposób powiem o moich objawach lekarzowi, które objawy są dla mnie naj, najważniejsze, albo które dolegliwości przysparzają mi obecnie najwięcej problemów. Warto wiedzieć, jakie leki się przejmuje i od kiedy. Takie, myślę, resume troszkę przed, nawet przed gabinetem lekarskim. My, lekarze, zdajemy sobie sprawę, że pacjentom często trudno jest udzielić wszystkich informacji, bo nie wiedzą, która z nich może być istotna. Myślę też, że bardzo pomogła nam pandemia w tym, że pacjenci zaczęli troszkę bardziej wsłuchiwać się w swoje ciała, bo łatwiej wtedy im powiedzieć, od kiedy był kaszel, od kiedy była gorączka, a to są dla nas ważne informacje. Natomiast pacjenci nie powinni się też obawiać. W razie gdyby zapomnieli czegoś, to my jesteśmy od tego, żeby ich o to dopytać. No właśnie, ale czy pacjenci na przykład często ma pani do które wrażenie, że, kiedy są w Pani gabinecie, że przez ten natłok myśli, które mają, że wchodzą do lekarza, chcą przekazać jak najwięcej, chcą powiedzieć jak najwięcej, i potem wychodzą, hmm, nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tego. Może warto sobie jakąś listę zrobić przed wizytą u lekarza rodzinnego, żeby jednak o tych wszystkich najbardziej istotnych problemach powiedzieć. Lista jest bardzo dobra. Polecam ją zwłaszcza młodym rodzicom. I nawet bez polecenia młode mamy przychodzą do mnie, z, i nawet troszkę czasem takie zażenowane, że one tutaj mają listę. Ja mówię, super, że pani ma listę i po kolei tę listę sobie odhaczamy, bo rzeczywiście pytań młodzi rodzice mają wiele. Naszym zadaniem z kolei jako lekarzy jest zapytać na koniec wizyty, czy wszystko było dla pani zrozumiałe, czy chciałaby pani, żebym coś jeszcze na przykład powtórzyła, czy jest coś, o czym pan jeszcze nie wspomniał. Jest to no też element sztuki zbierania wywiadu, której uczymy się na studiach. No tutaj trochę taka idealna sytuacja, bo ja myślę, że rzadko jest tak w gabinetach lekarzy rodzinnych, że mają na to czas, żeby jeszcze na koniec zapytać właśnie, czy wszystko jest zrozumiałe i czy możemy do czegoś wrócić, bo tam już puka kolejny pacjent, który umówił się na wizytę. Ale jeżeli jesteśmy przy rodzicach, przy młodych rodzicach, to od razu wyjaśnimy to, o czym my sobie też rozmawiałyśmy. Lekarz rodzinny, a pediatra. Dzisiaj brakuje w gabinetach pediatrów, często to jest tak, że na tą wizytę się czeka dłużej. Kiedy jest taka poradnia, ja to nazwę łączona, że przyjmuje tam zarówno lekarz rodzinny, jak i pediatra, jak i powiedzmy jeszcze czasem dyżury ma jakiś inny specjalista, to pani rejestratorki pytają, mówią, nie ma pani lekarza pediatry, do którego pani zazwyczaj chodzi, ale mogę zapewnić wizytę u pani doktor XYZ, która jest lekarzem rodzinnym. I teraz, czy z tym dzieckiem ja tam powinnam iść do tego rodzinnego, czy jednak dziecku dedykowane jest pediatra? Lekarz rodzinny może udzielać świadczeń zdrowotnych od maluszka do staruszka, możemy to tak powiedzieć. Więc no, powinien udzielić tych świadczeń. Nie każdy lekarz rodzinny chce przyjmować dzieci. Może się okazać, że no, powie, że powiedzmy nie czuje się na siłach. Może być taka sytuacja. Wtedy powinien lekarz, który odmawia udzielenia świadczeń, musi wskazać lekarza, który tych świadczeń udzieli. I nie może odmówić wtedy, kiedy rzeczywiście. Oczywiście będzie stan zagrożenia życia. To jest sytuacja, kiedy ten lekarz nie odmawia. Natomiast coraz więcej lekarzy rodzinnych zajmuje się dziećmi, przestaje się bać udzielania świadczeń małym pacjentom, więc takie sytuacje mogą się zdarzać. W przestrzeni publicznej w mediach często mówi się, że lekarz rodzinny to jest taki lekarz, który zna nas od pokoleń, zna całą rodzinę, ma wpływ na zdrowie właśnie całej rodziny. Jak pani doktor ocenia, czy to jest rzeczywistość, czy to jest fakt, czy to jest tylko życzenie, które byśmy mieli, a ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej? Wtedy, kiedy decydowałam się na specjalizację z medycyny rodzinnej, właśnie to było najbardziej pociągające, czyli to, że mogę mieć wpływ na całą rodzinę, i to było takie moje życzenie, której mnie na przykład udało się wcielić w życie. Dlatego, że rodzina dla mnie to jest taki system naczyń połączonych, i każdy członek ma na nią wpływ. I to zdrowie jest bardzo ważnym elementem życia rodziny. I w momencie, kiedy przychodzi do mnie mama kolejny raz z dzieckiem, które ma infekcję dróg oddechowych i kończy się ona włączeniem antybiotykoterapii i kiedy ja zastanowię się nad przyczyną i na przykład stwierdzimy, że ma to podłoże alergiczne, włączymy odpowiednie leki, dziecko przestanie, Chorować, to mamy pozytywny wpływ na rodzinę. Dziecko może wrócić do przedszkola, mama jest w mniejszym stresie, może wrócić do pracy, tak samo tata, no mniejsze ryzyko utraty pracy. I takie sytuacje są bardzo częste i one y, mnie, jako lekarzowi rodzinnemu, sprawiają bardzo dużo satysfakcji, kiedy rzeczywiście wpływam pozytywnie. Na całą rodzinę. A czy my jako pacjenci, kiedy decydujemy o wyborze lekarza rodzinnego, to warto, abyśmy jednak tego lekarza wybrali na trochę dłużej, żebyśmy faktycznie przychodzili do niego całą rodziną, tak żeby ten lekarz rodzinny znał mamę, tatę, właśnie syna, córkę, że wtedy ta praca lekarza jest taka bardziej kompleksowa? Tak, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że możemy dzięki temu, patrząc szerzej na rodzinę, możemy czasem postawić diagnozę na, pod, na, na podstawie dolegliwości u innego członka rodziny. Taki przykład prosty, kiedy przychodzi dziecko ze zmianami skórnymi, które sugerują zaburzenia krzepnięcia, i ja zaczynam zbierać wywiad odnośnie ewentualnych takich problemów z krzepnięciem w rodzinie. Okazuje się, że nigdzie nie ma, ale mama zapytana na przykład o e, miesiączki. Okazuje się, że ma cze, często bardzo obfite miesiączki, że porody były bardzo krwawe i okazuje się, że dochodzimy do rozpoznania niedoboru na przykład jakiegoś czynnika krzepnięcia. W związku z tym, tak jak mówiłam, system naczyń połączonych, który nam na pewno też lekarzom ułatwia pracę. A czy kiedy myśli pani doktor o swoich pacjentach, którzy przychodzą właśnie do lekarzy rodzinnych, to czy oni dziś tego lekarza rodzinnego traktują tak powiedzmy poważniej, że jednak faktycznie są przygotowani do tej wizyty, że przychodzą z taką nadzieją, że ten lekarz jest w stanie im pomóc, że ten lekarz nie odeśle ich gdzieś dalej do kolejnego specjalisty, tylko że ta ich sprawa zostanie załatwiona w gabinecie, który, w którym oni otwierają drzwi, jak będą zamykać, to już będą pewni, że jest wszystko okej. Okay. Jeżeli zbudujemy zaufanie jeżeli wytworzy się taka relacja lekarz pacjent, to jak najbardziej. Pacjenci wolą przyjść do, do nas, do podstawowej opieki zdrowotnej, niż, jak to mówią, biegać po, po innych lekarzach i cenią sobie bardzo to, że właśnie my ich znamy od wielu lat, bo to też jest tak, że jeżeli my przechodzimy na przykład do pracy na danym, w danym rejonie, to zanim poznamy całą tę społeczność, to mija rok czasem dwa lata, więc ta praca, którą wykonujemy razem, ten wysiłek nie idzie na marne, i pacjenci bardzo sobie cenią taką współpracę. Więc jest to rzeczywiście możliwe, o ile ta relacja zostanie wytworzona między nami. W dużych miejscowościach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, bardzo często my korzystamy z prywatnej opieki medycznej, korzystamy z dużych przychodni, i wydaje mi się, że w takich miejscach trudno jest utrzymać takiego stałego lekarza rodzinnego, bo jednak, co przyjdzie, to. Trafiam na inną panią doktor, bo moja pani doktor już albo nie przyjmuje rano, albo przyjmuje dzisiaj gdzieś indziej, albo już tu nie pracuje i to się tak bardzo mocno rotuje. Jak pani doktor patrzy na tą sytuację? Rzeczywiście jest to taki mankament prywatnej, takiej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. No bo i pacjenci to zgłaszają, że właśnie ciągle muszą tłumaczyć, jeszcze raz od początku i ta rotacja lekarzy, zwłaszcza w, jeżeli chodzi o pediatrię, takie wizyty kontrolne, kiedy dziecko zostało zbadane w poniedziałek przez jednego lekarza, a w środę będzie badane przez innego. To co jest ważne w takich placówkach, jeżeli pracujemy w takich placówkach, to prowadzić bardzo dobrze dokumentację medyczną, żeby nasz kolega, koleżanka mogli za te trzy dni temu pacjentowi pomóc ale też edukować pacjentów, co zrobić w razie pogorszenia, tak żeby oni wiedzieli, gdzie się ewentualnie skierować. Przed tym nie uciekniemy. Prywatna służba zdrowia ambulatoryjna kusi tym, że właśnie lekarze mogą pracować jeden, dwa dni w tygodniu, a nie codziennie. I myślę, że to jest ta przyczyna, dlaczego jest problem z taką ciągłością opieki w tych placówkach. Pani doktor, a... Jakie momenty są najtrudniejsze w pracy lekarza rodzinnego? Przede wszystkim mierzymy się z presją czasu czyli to, że my dajemy sobie radę z tym 15 minutowym czasem, że używamy naszych umiejętności komunikacyjnych, to jest ogromny wysiłek. Często siadamy w gabinecie i pierwszą przerwę mamy za kilka godzin, a w tym czasie no, odbywa się bardzo duży też wysiłek intelektualny, Jasne. żeby pacjentom pomóc. Druga sprawa to jest taka, że mierzymy się przez cały dzień z wieloma różnymi problemami. czasem no przeżywamy też te problemy, to są nasi pacjenci, którzy chorują, zmagają się z chorobami nowotworowymi, no i to gdzieś tam w nas też zostaje. W naszym programie gościem był Sebastian Goncerz, młody lekarz, mm -hmm. który teraz będzie rozpoczynał specjalizację z psychiatrii. On mówił, że już jako studenci doświadczają lekarze wypalenia zawodowego, więc po kilkunastu latach w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie faktycznie ci pacjenci przychodzą z różnymi problemami, no jasne, że to wypalenie i właśnie ten natłok spraw zaczyna się pojawiać i wtedy dochodzi do takiej trochę rutyny w pracy może dochodzić do rutyny, może też dochodzić do takich sytuacji, że pacjenci troszkę zaczynają nas denerwować i wtedy mamy mniej cierpliwości dla nich. To, co jeszcze do niedawna było problemem, myślę też podstawowej opieki zdrowotnej, to brak możliwości rozwoju. Dzisiaj przy prężnie działającym polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej pod przewodnictwem pani profesor Agnieszki Mastalesz migas mamy możliwości rozwoju jako lekarze rodzinni. prowadzone są liczne badania badania naukowe i to jest coś, co ożywia na pewno naszą pracę, powoduje, że czujemy, że mamy wpływ na rozwój medycyny. a ja Myślę, że to jest dla nas bardzo ważne. Tak, lekarze rodzinni, właśnie pod opieką pani profesor Agnieszki Masteresz-Migas, pod przewodnictwem, może tak powinnam powiedzieć, się pięknie rozwijają. Ja widziałam, że bardzo dużo badań dotyczących szczepień, dotyczących antybiotykooporności, szkodliwości w nadużywaniu właśnie antybiotyków, że to są tematy, które mocno interesują. Lekarzy rodzinnych, także tematy związane ze zdrowiem psychicznym, wiele publikacji, więc faktycznie tutaj te możliwości rozwoju się poszerzają i też chyba wtedy lekarze rodzinni w gronie tych innych specjalistów jednak są bardziej dostrzegani, prawda? No, myślę, że tak, ale też ta nasz, nasz potencjał nie jest marnowany, dlatego że jeżeli sobie wyobrazimy, że my jesteśmy w stanie bardzo szybko zebrać dużą grupę pacjentów, mogą to być setki, tysiące pacjentów, Pacjentów, które możemy prowadzić do badania, no to to są naprawdę bardzo kuszące miejsca do tego, żeby się rozwijać, właśnie naukowo. Czytałam opinie różnych lekarzy, też młodych przede wszystkim, którzy odpowiadali na pytanie, dlaczego warto wybrać specjalizację z medycyny rodzinnej. I w jednej z odpowiedzi um, przeczytałam takie zdanie, bo pacjent mi nie umiera ale ci pacjenci z medycyny z gabinetu lekarza medycyny rodzinnej także odchodzą. Czy to są trudne sytuacje, kiedy leczyło się pacjenta przez 10 lat na przykład z powodu przewlekłej cukrzycy czy z powodu niewydolności serca, no i potem przychodzi taka informacja, że no chory niestety odszedł. Czy to też dotyka lekarzy rodzinnych? Tak. No i myślę, że Każdego lekarza dotyka taka sytuacja. My się rzeczywiście z pacjentami, no jakby jesteśmy w takiej bliskiej relacji, ale też jeżeli pacjenci przebywają na oddziałach bardzo długi czas, to też lekarze muszą się z tym mierzyć. No każdy sobie radzi w różny sposób, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale rzeczywiście w podstawowej opiece zdrowotnej takich przypadków, takie przypadki się zdarzają, ale no nie jest to oddział onkologii, bo uważam, że to jest miejsce, które rzeczywiście wymaga no bardzo dużych takich kompetencji i jest dla lekarza mocno obciążające. To prawda, gościliśmy w programie wielu onkologów, którzy opowiadali nam o tym, jak wygląda ich praca, jak jest trudna, i jak jest obciążająca i jasna. Myślę, że tutaj w ogóle trudno porównywać te dwie specjalizacje. Ale wracając jeszcze do relacji pacjent lekarz i pacjent lekarz rodzinny, kiedy, jest, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że pacjent marnuje czas lekarza? Dlaczego o to pytam? Bo na korytarzach lekarzy rodzinnych zazwyczaj jest bardzo dużo krzeseł. I te krzesła wszystkie są zapełnione. I często mówi się o tym, że wiele problemów, z którymi my przychodzimy do lekarza rodzinnego, tak naprawdę moglibyśmy rozwiązać sami, trochę lepiej zastanawiając się nad swoim postępowaniem, moglibyśmy skorzystać z porady farmaceuty. Czy pani doktor obserwuje, że jest wiele takich wizyt, które tak de facto wcale nie musiałyby się odbyć, że inni chorzy mogliby z nich skorzystać? Trudno powiedzieć, która wizyta jest niepotrzebna. To jest taki temat bardzo kontrowersyjny moim zdaniem, dlatego że jeżeli pacjent do mnie przychodzi i ma jakiś Problem, to ja jestem od tego, żeby mu pomóc. Jeżeli ja stwierdzę, że on powinien sobie sam poradzić, to może gdzieś zawiodła edukacja. W związku z tym, jeżeli będziemy edukować pacjentów, a ja to bardzo często robię, to wtedy będą przychodzić w odpowiednim momencie. I tutaj taki przykład. Zawsze uczę rodziców, że jeżeli mamy małe dziecko gorączkujące które nie ma żadnych innych dolegliwości, to bardzo ważne jest wykonanie badania ogólnego moczu. I nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż mama, która przychodzi w drugim dniu gorączki z badaniem ogólnym moczu, który wykonała jak to skraca, sama. Prawda? I to skraca, więc moim zdaniem to, że przychodzą, oczywiście na pewno są osoby, które przychodzą, żeby pogadać, ale nie jest ich wbrew pozorom aż tak dużo, jak się o tym powszechnie mówi. Dużo ludzi przychodzi, bo po prostu sobie nie radzi z pewnymi problemami. I ta edukacja, uważam, jest kluczem do sukcesu. Prowadząc edukację, zapytam po co to badanie moczu w drugiej dobie wykonujemy u dzieci, kiedy pojawia się wysoka gorączka? Bo i my się Zakażenie okładu moczowego, które właśnie może przebiegać bezobjawowo, a nieleczone e, może doprowadzić do np. odmiedniczkowego zapalenia nerek. Czyli już wiemy, dlaczego warto wykonać takie badanie. Jest to badanie, które też kosztuje kilkanaście złotych, więc oszczędza Dokładnie, nam... Dokładnie i w ogóle nie jest bolesne dla dziecka. Także warto o tym badaniu pamiętać. Część ludzi... Jakaś mała część przychodzi do lekarza rodzinnego sobie pogadać. Jak patrzy pani doktor na to, z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci do lekarza rodzinnego, to ma pani wrażenie, że wielu z nich ma problemy psychiczne, ma jakieś zaburzenia i nie zawsze o tym mówi i stara się także ten temat z chorymi poruszać? Oczywiście. No tutaj przede wszystkim powinniśmy zawsze. Tak baczniej przyjrzeć się pacjentom, którzy przychodzą z powodu różnego rodzaju bólów. A to boli bark, a to bolą plecy. I wtedy warto sobie zadać pytanie, czy gdzieś nie ma pod tym, pod pokrywką, że tak powiem, lęku. I warto porozmawiać, a jak właśnie, jak w pracy, jak dzieci, może się okazać, że taka zwykła, prosta rozmowa, takie okazanie zainteresowania pokaże nam, gdzie realnie jest problem. I bardzo często pacjentów takich jakby nakłaniam, czy może przekonuję, bardziej bym powiedziała, przekonuję do tego, że można sobie pomóc. Tak? I teraz myślę, że w dzisiejszym świecie jest taki... Myślę, że takie też przyzwolenie społeczne i ludzie chętniej idą do psychologa, a czasem nawet do psychiatry, nie bojąc się takiej negatywnej oceny społeczeństwa. A jak pacjenci reagują w takiej sytuacji, kiedy rozpoczyna pani taką rozmowę? Czy zdarza się jeszcze, że tak od razu się zamykają i nie chcą w ogóle rozmawiać z lekarzem na ten temat, czy raczej są coraz bardziej otwarci? To zależy, jak o tym porozmawiamy. Przede wszystkim trzeba zacząć delikatnie i myślę, że uświadomić pacjentowi, że przyczyna może leżeć właśnie w nierozwiązanym jakimś problemie, na przykład w rodzinie. I podać rozwiązanie, najlepiej skierować do jakichś konkretnych specjalistów, mieć jakieś nazwiska osób, z którymi się też współpracuje, żeby też mieć pewność, że pacjenci trafią w dobre ręce. Nie zdarzyło mi się, żebym podczas rozmowy spotkała się z jakimś, jakąś taką negatywną reakcją, wtedy, kiedy przygotuję odpowiednio pacjenta do tego. Dziś wiele mówi się o edukacji zdrowotnej. Będziemy mieli przedmiot w szkole skierowany do dzieci. Coraz więcej działań Ministerstwa Zdrowia jest prowadzonych, które mają na celu lepszą edukację, właśnie zdrowotną. Jak pani patrzy na ten problem? Czy faktycznie to wszystko, co planują zrobić rządzący, może być lekarstwem na naszą niewiedzę? No myślę, że potrzeba edukacji zdrowotnej z naszego społeczeństwa jest ogromna. Dlaczego? Ogromna. Zwłaszcza w takiej grupie młodych dorosłych. Obserwuję, że młodzi rodzice mają problemy z podaniem leków przeciwgorączkowych. Nie wiedzą jak postępować w gorączce, jak postępować w łagodnych infekcjach dróg oddechowych na przykład. W związku z tym te takie niepotrzebne wizyty moglibyśmy wyeliminować edukacją. Co więcej, uważam, że nasze społeczeństwo jest w takim bardzo dobrym momencie gotowe na to, żeby się edukować. Dlatego, że już od lat 90 polscy Polacy zaczęli brać sprawy zdrowia w swoje ręce i wtedy w tamtych latach taka klasa średnia, która się kształtowała, traktowała to jako narzędzie do wyższych zarobków, do kariery, do lepszych stanowisk i ta moda na taki prozdrowotny styl życia trwa do dzisiaj. W związku z tym mam wrażenie, że pacjenci chcą wiedzieć więcej na temat swojego zdrowia. Jeżeli będą Wiedzieć więcej na temat swojego zdrowia, to będą umieli sobie pomóc w takich prostych kwestiach i odciążą też jednocześnie system opieki zdrowotnej. Czyli te niepotrzebne wizyty, o których mówiłam. Y Kilka minut wcześniej, jednak są, e, dzieją się w praktyce i mogłyby być właśnie przez wyedukowanych pacjentów wyeliminowane, bo w momencie, gdy mamy gorączkę e, i objawy typowego przeziębienia, to absolutnie tutaj nie jest potrzebny antybiotyk wypisany przez lekarza. Lekarz rodzinny często, jeżeli do niego pójdziemy, to wypisze nam na karteczce leki bez recepty, które możemy otrzymać od farmaceuty, więc musimy tylko być tego świadomi i czuć się bezpiecznie w tej sytuacji, kiedy nie pójdziemy do lekarza, prawda? Tak, musimy po prostu wiedzieć, co mamy zrobić. To jest najważniejsze. Czyli my lekarze, edukując pacjentów, dajemy im narzędzia do tego, żeby oni zadbali o swoje zdrowie. Czyli na takiej wizycie zdarza się pani doktor mówić, że kiedy pacjent przyjdzie z taką, takim typowym, nazwijmy to przeziębieniem, to edukuje pani pacjenta, że następnym razem, kiedy będzie taka sytuacja, że właśnie będzie gorączka powiedzmy do 38 stopni, i będzie tylko kaszel, i on będzie tylko przez tydzień, czy tam sześć dni, no to, że można sobie spokojnie pójść do apteki, kupić syrop, przeleżeć, odpocząć i że wcale nie trzeba iść do lekarza? Tak, jak najbardziej. Pacjenci też bardzo cenią sobie drukowane zalecenia i mm -hmm. po prostu biorą je ze sobą, drukują. Pytamy, tak, czy wydrukować zalecenia, czy, czy na przykład mają na portalu pacjenta czasami, w aplikacjach różnego rodzaju mają zalecenia, ale lubią mieć wydrukowane i przyznają się, że korzystają z tego, co, co już wcześniej się nauczyli i myślę, że to jest tak, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. No tak, wyedukowany pacjent, potrafiący rozmawiać z lekarzem, zadający lekarzowi dobre pytania, to pacjent, który, tak jak na początku powiedziałam, łatwiej się leczy i jest w stanie także sam się leczyć. A gdybym. Chciała jeszcze zapytać w imieniu pacjentów, którym zdarza się ukrywać informacje przed lekarzem rodzinnym. No, wiadomo, że każda wizyta na początku to jest wywiad, kiedy lekarz pyta o różne rzeczy. I załóżmy, czy zdarzają się w praktyce pani doktor, tacy pacjenci, którzy na przykład um, chodzą jeszcze do specjalisty innego prywatnie i nie mówią, że przyjmują leki na, na nadciśnienie, czy przyjmują jakieś leki kardiologiczne, i czy to generuje jakieś problemy wtedy dla lekarza rodzinnego? No zdarzają się pacjenci, którzy nie mówią, e, może nie tak, mijają się z prawdą i czasem nam nie powiedzą, ale raczej mam wrażenie, że to wynika. Mm, z takiej obawy przed właśnie oceną przez lekarza. Bo jeżeli stworzymy taką otwartą atmosferę w gabinecie, to ten pacjent, jeżeli nie będzie czuł się oceniany, to nam powie. Ja na przykład stosuję taką zasadę, jeżeli rozmawiam z pacjentami odnośnie, to taka może przykład wizyt kontrolnych. Kiedy przychodzi pacjent, który dostał leczenie od innego lekarza, przychodzi do mnie na wizytę kontrolną i wtedy ja ustalam, czy wszystkie leki Pan brał z tej listy? Takie proste pytanie. I okazuje się, że tak. Jednego nie mógł kupić, bo był niedostępny. Jeden miał, ale innej firmy, bo Pani w aptece powiedziała, że to jest tam zamiennik. I okazuje się, że rzeczywiście był problem z przestrzeganiem tych zaleceń. Ale tak zadane pytanie, czy udało się Panu brać wszystkie leki, powoduje, że pacjent zaczyna mi opowiadać, a ja dowiaduję się dużo więcej. I powiem szczerze, że ten problem nie stosowania się do zaleceń jest dość duży, ale wcale nie wynika z tego, że pacjenci nie chcieli się zastosować, tylko z wielu różnych przyczyn. Warto tak. je ustalić. Natrafili na różne błędy w systemie i. albo problemy, tak? Z dostępnością leków, z którą mamy dość spory problem. Czy lekarza rodzinnego należy się wstydzić? Czy są takie problemy, które mogłyby jeszcze panią doktor zaskoczyć w gabinecie, z którymi pacjent mógłby przyjść i pani doktor hm? tego to jeszcze nie było. No, na pewno pacjenci mogą mnie czymś zaskoczyć, ale tak na teraz to nie przychodzi mi nic takiego do głowy. No, jest to miejsce takie, w którym ja staram się stworzyć taką atmosferę, żeby pacjenci nie wstydzili się omawiać nawet kwestie intymne. I jeżeli konieczne jest badanie, czy narządów płciowych, czy okolic intymnych, to też można to w taki sposób zaaranżować, żeby pacjent czuł się dobrze. Czy zamknąć na przykład drzwi, czy wytłumaczyć, na czym będzie polegało badanie. No, są pacjenci, którzy, którzy mogą odmówić, powiedzmy, wykonania pewnych badań, no ale mają do tego pełne prawo. A jakie najciekawsze historie z gabinetu lekarza rodzinnego się przypominają? Pani doktor, kiedy patrzy na te y, lata swojej praktyki. Yy, tak już rozmawiałyśmy troszkę o tej kwestii psychologicznej. To miałam taką sytuację, która mi zapadła w pamięć. Yy. Mężczyzny, którego córka szykowała się na wesele. Za pół roku miało być wesele jego córki, takie bardzo ważne wydarzenie. No i rozmawialiśmy właśnie w aspekcie jakichś wielu chorób, które, z których zaczął doświadczać i nie mogliśmy znaleźć jakiegoś takiego punktu wyjścia. I okazało się, że on się bardzo stresuje tym weselem i że nie chce wziąć w nim udziału, dlatego że na tym weselu ma być jego była żona z nowym partnerem. I właśnie porozmawiałam z nim o konieczności albo o potrzebie, albo o możliwości korzystania z pomocy psychologicznej, udało się to, że się zapisał. Wziął udział w tym weselu, i potem przed mnie, oglądaliśmy zdjęcia z tego wesela. <grym> tak, ła. także to jest właśnie ten wpływ, taki, który się ma na rodzinę, i jak się jest otwartym, to no, ta rozmowa w gabinecie może naprawdę odmienić życie. Pamiętam też taką to na początku swojej pracy zawodowej, kiedy polscy żołnierze byli wysyłani do Afganistanu. Pamiętam taką właśnie mamę, która miała dorosłego syna i rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo boi się o niego i że został właśnie wysłany. To zrobiło na mnie takie bardzo duże wrażenie, bo z jednej strony w telewizji mówiono dużo o tym, a z drugiej strony ja widziałam taką drugą stronę, stronę medalu. Pamiętam też z kolei mamę, która przyszła na wizytę patronażową ze swoim synkiem. Czyli na taką pierwszą wizytę. Taka pierwsza wizyta, która jest w przychodni. To jest taka wizyta, kiedy mamy więcej czasu, tak, z 40 minut i możemy więcej tematów omówić. To jest taka bardzo ważna pierwsza wizyta, gdzie też patrzymy, w jakiej kondycji psychicznej jest mama. I rozmawiałyśmy o, o pracy zawodowej. I ona właśnie powiedziała, że ona teraz zamierza robić karierę z macierzyństwa. I to mi się tak bardzo spodobało, bo to było takie piękne określenie. Tym bardziej, że wiele lat się starali o, o tego synka, i możliwe to było dzięki metodzie in vitro. Także gabinet jest pełen różnych ludzkich historii, one potrafią być bardzo inspirujące, ale też mają często wpływ na przykład na moje życie i zmuszają mnie do głębokich przemyśleń. Taki lekarz rodzinny to trochę psycholog, prawda, który musi się mierzyć z różnymi sytuacjami, tak naprawdę nigdy nie wiadomo, z czym przyjdzie pacjent. Tak, jest to taka trochę zagadka. Dzisiaj e, myślę, że lekarze rodzinni, i też o tym powiedziałyśmy, są bardziej doceniani przez innych specjalistów, ale przede wszystkim są bardziej doceniani przez pacjentów. Mają dużo możliwości, mają szeroki koszyk świadczeń, z których może, mogą korzystać. I faktycznie kiedyś było tak, że szło się do lekarza rodzinnego i mówi, na to nie mogę dać panu skierowania, bo nie mam, na to nie mogę dać panu skierowania, bo to musi kardiolog, na to musi endokrynolog. A dzisiaj już macie naprawdę bardzo dużo narzędzi, więc chyba warto, jeżeli na przykład dawno nie byliśmy u lekarza rodzinnego, Innego. Czujemy się w miarę dobrze, ale tak pójść się profilaktycznie, e, przebadać, e, porozmawiać z nim. Y to chyba zachęcamy do takich wizyt. Myślę, że tak, zachęcajmy do tych wizyt, ale też mówmy o tym, że szczepienia w grupie osób dorosłych to też jest bardzo ważna kwestia i może jeżeli nic nam nie dolega, przebadamy się, wszystko będzie dobrze, to może warto pomyśleć o tym, żeby się zaszczepić, tak, bo mamy i szczepienia przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom dla dorosłych, więc ten kalendarz szczepień już nie tylko dotyczy dzisiaj dzieci, ale mhm. także dorosłych i to też może Możemy wykonać w podstawowej opiece zdrowotnej. I faktycznie zdarza się tak, że no bo szczepienia na grypę są dość popularne i tutaj są osoby, które po prostu co roku przychodzą się szczepić, są osoby, które decydują się na takie szczepienie, ale myślę, że takie szczepienia na przykład uzupełniające przeciwko krztuścowi, no to już nie są szczepienia, o których my myślimy, czy o pneumokokach, czy takie też są realizowane w POZ-cie? Tak, oczywiście są realizowane, natomiast tutaj znowu kolejna nam ta edukacja, tak więc to jest bardzo ważne i takie programy też jak dzisiaj, Dzisiaj są taką okazją do tego, żeby właśnie pacjentom uświadomić, że są takie możliwości i trzeba do tego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zajrzeć i zobaczyć co nowego. Jak widzicie, wasz lekarz rodzinny ma naprawdę super moce i może zadbać o wasze zdrowie w kontekście profilaktyki, ale także rozwiązania wielu problemów. Wydawać by się mogło, że tylko zdrowotnych, ale także związanych na przykład z życiem rodzinnym. Dziś moim gościem była doktor Justyna Tymińska, lekarz rodzinny, specjalistka od komunikacji na linii pacjent-lekarz. Bardzo dziękuję pani doktor. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A państwu dziękujemy za uwagę. To był program Po pierwsze pacjent, a ja nazywam się Monika Rachtan. Dziękuję.